trosce o bezpieczeństwo w Pruszczu pojawił się ogólnodostępny alkomat. Tymczasowo znajduje się w budynku dworca PKP i jest dostępny w godzinach od 5 do 21. Docelowo trafi na stację paliw w Pruszczu po jej rozbudowie. Alkomat został zakupiony z budżetu gminnego programu profilaktyki. Wydano na niego 1970 zł. Zastosowano w nim technologię czujnika elektrochemicznego. Gwarantuje to precyzję i stabilność działania. Kolejne kroki wykonywania pomiaru oparte są na informacjach wyświetlanych na ekranie, dlatego cały proces nie powinien sprawiać nikomu trudności. W ramach gminnego programu profilaktyki w 2018 roku zakupiono także alkogogle i narkogogle. Urządzenia, które umożliwiają sprawdzenie różnicy postrzegania pola widzenia, zdolności oceny sytuacji, odległości przedmiotów, a także upośledzenia reakcji po spożyciu alkoholu i narkotyków. W październiku rozegrano mecz z okazji stulecia niepodległości, który był dobrą okazją do zbiórki charytatywnej na rzecz Natalii Paliwody. Natalia, pomimo niepełnosprawności, uczestniczy w życiu społecznym gminy, tworzy poezję i patrzy optymistycznie na życie. Zakupiony za zebrane pieniądze telewizor, o którym marzyła Natalia, przekazał jej wójt Dariusz Wądołowski i przewodniczący rady Przemysław Sznajdrowski. Ten mecz charytatywny, który się odbył, pozwolił nam zebrać środki od kibiców, od uczestników, od radnych, tutaj od urzędników. No i to nam pozwoliło wspólnie, razem spełnić Twoje marzenie. Świetlica wiejska w Brzeźnie tętni życiem, a wszystko za sprawą aktywnych osób, których we wsi nie brakuje. Owocna współpraca Rady Sołeckiej OSP i KGW Brzeźnianki przynosi widoczne efekty. Już drugi rok z rzędu Magdalena Tabasz koordynuje projekt Lokalnie działamy, sołectwo rozwijamy. Pozyskana kwota na aktywizację mieszkańców w tym roku wyniosła ponad 5000 zł. Dzięki temu odbyło się szereg zajęć dla dzieci oraz spotkań integracyjnych dla dorosłych. 17 października zorganizowano spotkanie, na którym podsumowano projekt. Z jego realizacji stworzono film, który niebawem trafi do internetu. Padło też wiele pozytywnych słów w kierunku pomysłodawczyni oraz osób zaangażowanych w działania. Wśród zaproszonych gości był prezes inkubatora przedsiębiorczości w Świeciu Zdzisław Plewa, który wyraził uznanie za wysoki poziom wniosku i przeprowadzenia projektu. Wójt gminy Dariusz Wądołowski podkreślił istotę współpracy, a starosta Franciszek Koszowski docenił też działania brzeźnianek na terenie powiatu. Integracji i dobrej atmosfery gratulował przewodniczący rady Przemysław Sznajdrowski. Na twarzach dzieci biorących udział w letnich zajęciach malował się szeroki uśmiech, gdy wręczano im pamiątkowe upominki. Również partnerzy projektu otrzymali prezenty, a na zakończenie częstowano tradycyjnie pysznym tortem. Jesienią zakończyliśmy projekt pod nazwą Aktywnie w Mirowicach, współfinansowany przez ośrodek Działaj Lokalnie. Dzięki tej inicjatywie zakupiliśmy dwa urządzenia siłowni zewnętrznej. W ramach projektu odbywały się spotkania plenerowe organizowane dla mieszkańców wsi Mirowice. Najmłodsi brali udział w zawodach sportowych z nagrodami. Chciałbym serdecznie podziękować Grażynie Jóźwiak, wolontariuszom, kole gospodyń wiejskich, sołtysowi wsi, druhom z OSP Mirowice, a także wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział i ogromne zaangażowanie. W październiku Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz zorganizowało wieczór wspomnień z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W programie wystąpił chór retro Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu oraz zespół Kaszubi z Wiela.